Cześć maluchy, co tak szybciutko dzisiaj na mecz? Na wyprowadzanie. A kogo dzisiaj wyprowadzacie, jak sądzicie? Piasta. Chciał Mraza wyprowadzać. Jaż matułę. No to trzymam kciuki w takim razie. Jaki wynik obstawiamy? 2-0 dla Piasta. Długo musiałeś namawiać swoją kobietę, żeby przyjść na mecz? Nie, bo chodzimy często. Tak? No. Jesteś stałą bywalczynią na okrzej? To ona mnie namawia. No powiedzmy. Poczucie są dobrze. Zawsze, kiedy gramy u nas, jest dobrze. Nasze kibice za będę. Można na was liczyć, jeżeli chodzi o doping? No. Pewnie. To będzie trudne spotkanie? Myślę, że będzie bardzo trudne. No oni dobrze teraz tam wyglądają, prawda? Na pewno tam będą walczyć. Są w tej chwili tam na czwartej pozycji. Ale i tak wygramy. No, a jak inaczej, no. Dobrze by było, jakby był chociaż remis. Nie pasa, Chico, nie pasa! Bardzo piękny dzień. Dzisiaj jest piękne. I dzisiaj Gdańsk win. Przegra? Na sali. Tak, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Hashtag 515 km. To jest akcja, którą prowadzi mój kolega Piotrek Wróbel dla swojego syna Iana, który jest chory na autyzm. Idzie pieszo z Katowic do Gdańska, niedaleko stadionu do Brzeźna właśnie, niedaleko stadionu Lech i Gdańsk. Tam jest meta, tam jest 515 km. No, dzisiaj jest niedziela, Piotrek jest już ponad 100 km w trasie. Dobrze mu idzie, robi około 50 km dziennie, także wszyscy go wspieramy. Wchodźcie na Facebooka, płacajcie 1%. Dziękuję. Co przede wszystkim was tutaj przyciąga? Szczerze? Szczerze, tylko szczerze. Koledzy! Wyprowadzacie dzisiaj. Tak. Który raz? 7. 7 razy już wyprowadzałeś? Tak. Wow, a siostrzyczka? Tak, też. Proszę o cenę pierwszej połowy, panowie. Jesteście znawcami. No, dobrze, trochę nie. A dlaczego trochę nie? Dlatego, bo straciliśmy bramkę. O, czyli trochę zawiedliśmy, tak? Trochę bardzo. No, ale mamy drugą połowę, a ona jest po to, żeby co? Żeby strzelić i wygrać. No. Ja mam radę, żeby te piłkarze się zaangażowali, tak mieli... żeby go mieli za piłką, bo ja tam widziałam, że jeden stoi, a jeden gania, Żeby rozgrywali rzuty wolne, bo tam strzelanie też ich tam nie zapowiedział. Za co pan by pochwalił swoją drużynę? Za ambicje, za walkę. Kubasz, za zaangażowanie. Za zaangażowanie.
Kubę Szmatuła, tak, za obronę. Coś trzeba poprawić na drugą połowę, żeby... Więcej atakować. I strzelić jeszcze dwie bramki. Prowadzić Saszę Zimnec. Saszkę prowadzić. Co twoim zdaniem trzeba zrobić? Lepiej się angażować i lepiej wykorzystywać akcje. Obiecałeś nam koszulkę!